Nasz program wyborczy jest przede wszystkim nastawiony na mieszkańców i tutaj mówimy, że wszystko, co się w mieście dzieje, ma odnosić się do mieszkańców, do komfortu życia, do poprawy komfortu życia, do podniesienia warunków pracy, do lepszego funkcjonowania na co dzień. Między innymi dlatego mówimy tutaj o żłobkach. Chcemy stworzyć 400 miejsc w żłobkach, bo dzisiaj jest to największy kłopot. Chcemy stworzyć miejsca do mieszkania, zaczynając od remontów mieszkań socjalnych, komunalnych. 400 takich mieszkań przeznaczymy właśnie do remontu i wyremontujemy. Poprzez mieszkania w TBS-ach, dla tych, których nie stać, którzy nie kwalifikują się na mieszkania komunalne. Również w tej chwili rozpoczęliśmy już blisko setkę budowę 100 mieszkań. Kolejne 300 to jest miejsce, ulica Przemysłowa i w tej przestrzeni chcemy te kolejne 300 wybudować. Ale również konkurując z innymi gminami, chcemy przygotować przestrzeń do budownictwa jednorodzinnego, dlatego 100 hektarów przygotowane zostanie pod budownictwo jednorodzinne na blisko 1000 domów. Są pewne priorytety. Kiedy rozpoczynałem swoją pracę, no to trzeba było na początku zająć się tą poważną, ciężką infrastrukturą, która kosztowała niebotyczne pieniądze, bo ponad 1,5 miliarda złotych budowaliśmy w miasto, w jego infrastrukturę. Natomiast dzisiaj możemy przejść do mniejszych inwestycji, do inwestycji bliżej mieszkańców.